Dobry wieczór wszystkim widzom na WP Sportowe Fakty. Mamy czasami w pierwszej lidze mecze północ kontra południe, ale tak się złożyło, że bardziej wzorem NBA. Finał to wschód kontra zachód, czyli Wilki Krosno kontra Falubas Zielona Góra. Jesteśmy po pierwszej odsłonie finału, no i wyczekujemy tego niedzielnego spotkania, kiedy wszystko się rozstrzygnie. Mistrzostwo Ewiner pierwszej ligi, no a co za tym idzie także awans do PGE Ekstraligi. Marcin Musiał, witam Państwa, a ze mną już goście. Michał Finfa z Selfast Wilków Krosno, a także Tomasz Szymankiewicz z Telmatu Falubazu Zielona Góra. Dzień dobry, dobry wieczór, panowie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry. Panowie, to jeszcze tylko słówko wprowadzenia dla Was, dla naszych widzów. Mogą nadejść pytania z czatu, proszę się nie bać, będą kulturalne, będą wyważone pytania. Czekamy także oczywiście na wszelkie opinie, a także na informacje, komu Państwo kibicujecie. Czat na YouTubie i na Facebooku jest do Waszej dyspozycji. A ja tymczasem, panowie, żeby jeszcze tak zamknąć ten temat tego pierwszego finału, to do pana Tomasza pierwsze pytanie. Mam wrażenie, że bardzo często pytamy się strony Wilków Krosno, czy są zadowoleni z 10-punktowej przewagi, czy mogło być więcej, czy powinno być więcej. To pytanie do pana w takim razie. Czy pan jest zadowolony z wywiedzenia 40 punktów z Krosno? No, z przebiegu całego meczu tak, oczywiście. Uważam, że 40 punktów daje możliwość walczenia u siebie o dobry wynik. I taki jest też plan. Rozumiem, to w takim razie odbijam do pana, panie Michale. Było już mnóstwo pytań, głównie o Franka Karczewskiego, ale tak ogólnie zbiorczo zapytam. Czy patrząc na te 50 punktów, a czytałem taką twoją wypowiedź, że przed meczem bralibyście 50 punktów w ciemno. Czy coś można było zrobić lepiej, żeby Wilki miały większą przewagę przed rewanżem? No, generalnie też trzeba mieć świadomość tego, że my ten mecz jechaliśmy w takich warunkach troszeczkę odmiennych od tego, jak na co dzień jeździmy, bo ten mecz był po opadach deszczu. Dobrze, że ten mecz doszedł do skutku. Natomiast też w pierwszych biegach nasi zawodnicy do końca nie byli pewni, jaka ta nawierzchnia do końca jest. Więc myślę, że tutaj gdybyśmy spotkali się w normalniejszych warunkach, myślę, że byśmy szybciej dostosowali swój sprzęt w pierwszych biegach, ale patrząc na prognozy pogody, patrząc na to, jaką mamy teraz temperaturę, jak to wszystko się zmienia z miesiąca na miesiąc, to z tym samym będą zmagali się teraz gospodarze, tak? Więc jakby tutaj się te szanse, to wyrówna. No oczywiście w przebiegu meczu, tak jak to powiedzieliśmy, można było tych oczek więcej punktów zdobyć, natomiast no uważam, że teraz wszyscy mówimy o tym, że mogliśmy tych więcej punktów zdobyć. Natomiast ja tutaj bardzo patrzę tak optymistycznie, że wszyscy mówią, że z przebiegu meczu byliśmy zespołem lepszym, więc to jakby przed rewanżem jest dla mnie optymistyczne, że tutaj większa wiara będzie w naszych zawodników, że możemy te 47 punktów zdobyć. To panie Tomaszu, to odbijam piłeczkę. Czy będziecie mieli w 100% atut własnego toru? I jaki ten tor będzie w takim razie w Zielonej Górze w niedzielę? Rozumiem, że to pokazywanie do współpracowników, a nie do nas, że nic pan nie zdradzi. Jaki ten tor będzie? Czy będziecie mieli w 100% atut swojego toru w niedzielę? No ja bym chciał, żebyśmy mieli ten atut. Prognozy pogody są może nie za najlepsze, ale mam nadzieję, że uda się przygotować tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, no i żeby było dobre widowisko. To jest najważniejsze. A to ja mam, panie Tomaszu, takie pytanie, bo widziałem takie głosy, że w rewanżu Falubas odrobi, bo zrobią tor pod Piotra Protasiewicza. Jak się robi tor pod Piotra Protasiewicza? To nie jest tak, że się robi tor pod Piotra Protasiewicza. Tor się robi tak, żeby jechała cała drużyna. Ja zawsze to podkreślam. Wszędzie jest 8 zawodników i każdy z nich musi wnieść cegiełkę, żeby był wynik, tak jak na wynik drużyny pracują również osoby, których nie widzimy na co dzień. To są mechanicy zawodników, mechanicy klubowi, to są toromistrzowie. To jest duży sztab tych osób, które pracują na to, żeby był końcowy wynik jak najlepszy.
Panie Tomaszu, to mam jeszcze takie pytanie, skoro rozmawiamy o torach. Na pewno problemem Falubazu było to, że no spadacie z Ekstraligi i musicie się odnaleźć na nieznajomych sobie torach pierwszoligowych, ale czy to też jest wasz atut, patrząc na wysokie wyniki, bo od dobrych kilku spotkań to są zwycięstwa powyżej 50 punktów, że drużyny, które przyjeżdżają do Zielonej Góry, też nie znają tego toru? No, ja myślę, że wielu zawodników w klubach pierwszoligowych jeździło już na torze w Zielonej Górze. To raczej drużyna Falubazu może dość dawno nie jeździła na pierwszoligowych torach, bądź tym bardziej w Krośnie, ale czy to, no, uważamy, że robimy, tak jak mówiłem, z całym sztabem osób, no, dobrą pracę i to owocuje tym, że zawodnicy czują się komfortowo na tym torze i tego sobie bym życzył w niedzielę też. Nie? Dobrze, to odbijam w takim razie piłeczkę do pana, panie Michale. Pytanie o liderów, bo nie było Wacława Milika, nie było Andrzeja Lebiediewa w tym meczu w rundzie zasadniczej w Zielonej Górze. Czego się po nich spodziewać w niedzielę? Czy oni komfortowo podejdą do tego spotkania, czy jakieś ryzyko nieznajomości tego toru jest? Nie sądzę, ponieważ Andrzej z Wacławem często przyjeżdżali na tor w Zielonej Górze w barwach wrocławskich. Rozmawiałem z nimi a propos tych kwestii, no mają jakieś tam bardziej pozytywne niż negatywne wspomnienia z tego toru, więc myślę, że nie będzie dla nich zaskoczeniem. Tobiasz z racji tego, w jakiej lokalizacji się wychował, często startował w Zielonej Górze. Nawet Kane Ryu, który jest naszym nowym zawodnikiem w tym sezonie podczas meczu kontrolnego miał szansę zapoznać się z tym torem, także wydaje mi się, że tutaj nie ma zawodnika, który by nie startował w Zielonej Górze. No i mam nadzieję, że to przerodzi się w taką znajomość z tego toru i no, będzie tutaj łatwiej się na samym początku dopasować, bo uważam, że w całej rywalizacji teraz kluczowe będą te pierwsze biegi w Zielonej Górze. Musimy wytrzymać ten napór gospodarzy, który na pewno będzie, na pewno będą chcieli go wykonać, bo no, muszą odrabiać te punkty i na początku będą chcieli nas na pewno zaatakować. To jeszcze zanim przejdziemy sobie do samego spotkania i jak ono może przebiegać, to zapytam o właśnie tą formę liderów, Tobiasz Musielak, Andrzej Lebiediew czy Wacław Milik. Naliczyłem, nie licząc juniorów w tym ostatnim, pierwszym meczu finałowym, naliczyłem tylko 3 trójki po stronie seniorów. Trochę mało, mówiąc szczerze. Tak, dlatego tutaj wewnątrz drużyny po ostatnim meczu seniorzy naszej drużyny bardzo byli wdzięczni juniorom, że to oni jakby wykonali kawał dobrej roboty w ostatnim spotkaniu. Natomiast potencjał naszych zawodników seniorskich jest znaczący, więc jeśli teraz będziemy potrafili też wykrzesać z nich dobre zdobycze punktowe, w co wierzę, przy udziale naszych juniorów, to mam nadzieję, że po prostu ta PG Ekstraliga będzie w Krośnie. Panie Tomaszu, Wilki mają przewagę, jeżeli chodzi o formację juniorską, czy pana juniorzy spiszą się dobrze w niedzielę na swoim torze? Zawsze mówię, że tor weryfikuje wszystkie myśli, ale i plany, ale uważam, że na naszym torze nasi juniorzy powinni zrobić dobrą pracę i wierzę w ich umiejętności i w przygotowanie. Myślę, że będzie dobrze, a moje myśli są tylko myślami i dopiero czyny tutaj zweryfikują wszystko. Dobrze, to zapytam jeszcze w takim razie o stan zdrowia Krzysztofa Buczkowskiego. Jak się czuje po tym upadku w finale? Krzysztof jest poobijany, ale żadnych jakichś większych urazów, więc jak najbardziej jutro stawia się na treningu i pracujemy do niedzielnego meczu. Dobrze, będziecie mieli pełne trybuny, to będzie na pewno spektakularny finał, bo zawsze dobrze się ogląda mecze, gdzie trybuny są wypełnione po brzegi. Ile pewności macie w sobie, że możecie odrobić przy pełnych trybunach i na swoim torze tą 10-punktową stratę, w zasadzie 9-punktową stratę? No, pewność jest zawsze, tak jak jest wiara w zespół, tak? I tutaj ona umiera ostatnia, więc
Myślę, że drużyna jest dopingowana, jest zmobilizowana. Trybuny będą, myślę, że zapełnione do ostatniego miejsca i będzie fajne widowisko zarówno dla tych, którzy będą na trybunach, jak i dla kibiców przed telewizorem, więc szykuje się fajny spektakl. Panie Tomaszu, to muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jak pan podniósł na duchu drużynę? Bo nie wiem, czy tak było od wewnątrz, ale od zewnątrz w pewnym momencie wyglądało, jakby zeszło ciśnienie wokół Zielonej Góry, że już mało kto wierzył w awans, że drużyna wydawało się, że jest bardziej myślami w negocjowaniu kontraktów nawet z innymi klubami na przyszły sezon, a tymczasem wysokie zwycięstwo u siebie jest faworytem za bramczyk Polonią. Jak to jest przejmować drużynę w trakcie sezonu, która ma tendencję spadkową i podnieść ją do finału? To ja powiem szczerze, to nie jest tylko tak, że tutaj ja wniosłem może jakąś świeżość, bo wspólnie z Markiem Rozem przejęliśmy zespół po trenerze Piotrze Żyto, który dobrze pracował, wydaje mi się. Gdzieś tam się rozminęły drogi między klubem a trenerem Piotrem Żyto. Myśmy to nie ma może jakiejś recepty, tak? To jest jakiś sposób na życie i może pokazanie jakiegoś innej cechy charakteru, tak? Czy też wniesienia jakiejś świeżości czy oddechu. No, ja się cieszę, że to gra i jakoś, zresztą mówię, wspólnymi siłami, tak? Bo to nie jest tak, że tu wszedł Szymankiewicz nagle wow się zrobiło, nie? To zespół jest dobry, zmotywowany, tak jak mówiłem, a wielu ludzi, którzy pracują przy drużynie, no, zauważyło, że można coś zrobić dobrego i to się dzieje. Dobrze, Michale, to wracam w takim razie z pytaniem do ciebie, jak idealnie dla Wilków mogłoby się ułożyć to spotkanie? To znaczy, jaki jest najbardziej optymistyczny scenariusz dla gości przed niedzielnym meczem? Prowadzenie od początku zawodów. Myślę, że z każdym biegiem wtedy będziemy my spokojniejsi, a gospodarze coraz bardziej nerwowi. Przerabialiśmy to u siebie, kiedy to my musieliśmy gonić w rewanżu z Orłem Łódź. Wiemy, jaka presja tutaj doskwiera, jak te biegi szybko uciekają. W związku z tym, jeśli takie jest pytanie, jakbym sobie życzył, to po prostu wytrzymać napór gospodarzy. Najlepiej od samego początku dostroić się do tego toru i uciekać. To panowie, tutaj w waszych wypowiedziach przewija się słowo presja. To zapytam, to jest pytanie otwarte do was obu. Z Michałem może na początek. Kto jest pod większą presją zwyciężenia w Eliny pierwszej lidze? Wilki, które drugi rok z rzędu są w finale i kibice marzą o tym historycznym wejściu do Ekstraligi, czy Zielona Góra, bo obiecano kibicom szybki powrót do Ekstraligi? Michał, proszę bardzo, jak myślisz, kto jest pod większą presją, także w kontekście tego wyniku 10 punktów i odrabiania straty? Znaczy uważam, że pod większą presją jest zespół Falubazu, bo wróciłbym do punktu wyjścia. My w tamtym roku byliśmy Beniaminkiem pierwszej ligi. Przeszliśmy tutaj parę kroków organizacyjnych do przodu. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, to jest nasz drugi finał w tym momencie. Chcemy go bardzo wygrać, natomiast no, zespół Falubazu rok temu był jeszcze w Ekstralidze, dewiza była jedna, szybki powrót, hasło, którym zespół Falubazu mieni się cały sezon, to jest jedziemy na maksa, więc myślę, że to jasno wskazuje, jakie są cele tej drużyny. No i myślę, że tutaj gdyby doszło do tego, żeby zespół Falubazu nie awansował, to naprawdę no może być nieciekawie, w związku z tym, że no to od początku cały czas cel przybył tylko jeden. My od początku mówiliśmy, że chcemy być jedną z czołowych drużyn. Jeśli będzie tutaj szansa, pojawi się na awans wyżej, to jak najbardziej z niej skorzystamy i tak do tego podchodzimy. Panie Tomaszu, pan się zgadza, że to Falubaz jest pod większą presją? Falubas generalnie, można powiedzieć, od początku sezonu ktoś tam cały czas gdzieś z boku wywiera presję na zespół, ale podchodzimy do tego ze spokojem, z pełną pokorą.
I to jest chyba najważniejsze. Chcemy wykonać dobrze swoją pracę, najlepiej jak potrafią, szczególnie zawodnicy, są zmotywowani z dużą wolą walki i zwycięstwa. A wrócę jeszcze, panie Tomaszu, do kwestii Piotra Protasiewicza, bo pamiętamy jego zapowiedź, że to jest jego ostatni sezon. Jak on podchodzi do tego pożegnania się z polskim Żużlem i z Zieloną Górą? Jeśli chodzi o Piotra, to można powiedzieć, że szkoda, że taka wielka postać polskiego żużla kończy karierę, ale no kiedyś trzeba powiedzieć, że jest koniec, ponieważ gdzieś tam przychodzi moment na to, żeby się może zająć żużlem czymś innym. Pamiętam, jak kończył karierę Andrzej Chuszcza, też wybitna postać zielonogórskiego żużla. To trzeba było to przyjąć z taką dużą pokorą, że takie osoby jak Andrzej Chuszcza czy dzisiaj Piotr Protasiewicz w dobrych momentach swojej kariery jeszcze odchodzą, ale oni odchodzą bardzo blisko, bo przy tym sporcie będą, tak? I tutaj nikt nie ukrywa, że Piotr tak jak jeździ i pomaga drużynie w wielu aspektach na tą chwilę, tak zarówno merytorycznie, jak i sprzętowo, tak i będzie pomagał w przyszłości, więc tutaj koniec kariery zawodniczej to nie jest kariery gdzieś tam w żużlu. A widzi go pan na przykład u siebie w sztabie w przyszłym roku w PGE Ekstralidze? Jeszcze raz, bądź słyszałem. Czy widzi pan Piotra Protasiewicza u siebie w sztabie na przykład w przyszłym roku przy awansie do PGE Ekstraligi? Jak najbardziej. To jest osoba, która ma dużą wiedzę i tutaj mógłby obdzielić nie tylko Falubas prawdopodobnie. Słyszałem nawet, że zaangażował się w rozmowę z zawodnikami, jeżeli chodzi o kontrakty. Także widzę, że zżyty z klubem, oczywiście z Zieloną Górą. Piotr jest bardzo zżyty z klubem i tutaj trzeba to podkreślić. Zaangażowany w podpowiadanie młodzieży ogólno pojętym słowie szkoleniem, tak? Mógłbym powiedzieć, że wręcz żyje tym. Ładnie powiedziane. Panie Michale, do pana wracam z pytaniem z czatu. Użytkownik Dziabonku pyta, czy to prawda, że Tobiasz Musielak ma w kontrakcie klauzulę, że w przypadku awansu pozostanie w Wilkach na występy w PGE Ekstralidze? Mogę jedynie powiedzieć pomidor. Ale, że tak zapytam klasykiem, nie wie pan, czy nie może powiedzieć? Myślę, że tematy tutaj naprawdę są jeszcze przed nami. Na razie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby zakończyć sezon. Formalnie jeszcze nie możemy wypowiadać się w kwestii przyszłości zawodników. Oczywiście tutaj są kwestie takie, jak Andrzej Lebedy zostaje z nami, ale no jakby cały plan powstanie bezpośrednio po tym, jak dowiemy się, w której lidze będziemy jeździć w przyszłym sezonie. Rozumiem, czyli ten skład nie jest na pewno jeszcze dopięty, ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie. Rozumiem. Panie Tomaszu, u pana skład dopięty przy ewentualnym awansie, czy dopiero zacznie się polowanie? Czy ja zostanę, tak, po ewentualnym awansie? To też, ale pytam także o skład. Czy skład jest już dopięty na ewentualny awans? Powiem tak, są jeszcze pewne niuanse, które trzeba dopiąć, ale generalnie szkielet jest, tak? I pan jest zadowolony z tego szkieletu? Jeszcze raz? Pan jest zadowolony z tego szkieletu? Jak najbardziej. Dobrze, panowie, to ostatnie pytanie. W takim razie kończymy sobie ten czat i miłą pogadankę. Czego wam życzyć przed tym niedzielnym finałem? Może od pana Michała zacznę. Czego życzyć Wilkom przed finałem? Zdrowia wszystkich zawodników. Żebyśmy w niedzielę spotkali się w komplecie. No i myślę, że tutaj spodziewam się takich emocji do ostatniego biegu. Uważam, że stan tej rywalizacji
który mamy po meczu w Krośnie, zwiastuje nam emocje i to, że o wszystkim może tak naprawdę rozstrzygnąć ostatni bieg. No tego na pewno życzyliby sobie postronni kibice. Panie Tomaszu, do Pana pytanie, czego życzyć Falubazowi? Czego potrzebujecie w niedzielę? Przepraszam, jeśli mogę jeszcze raz, bo ja jestem świeżo po treningu i to akurat toromistrzowie tor robią, jak przejeżdżę traktorem, nie słyszę. Jeszcze raz mogę? Już powtarzam. Czego życzyć Falubazowi przed niedzielą? Po prostu czego Panu życzyć na zakończenie tej rozmowy? Czego życzyć? No, zdrowia po prostu. I niech tak będzie, niech to się rozstrzygnie w zdrowej, sportowej i emocjonującej walce. Jeszcze ostatnie pytanie wyłapię z czatu. Panie Michale, do Pana. Czy Krosno robi treningi poza swoim torem przed tym meczem w Zielonej Górze? Tak. A możemy się dowiedzieć gdzie? Nie. Nie, no. Myślę, że tutaj... To było do mnie pytanie, tak? To było pytanie do Michała, ale to przejmuje Pan w takim razie, Panie Tomaszu. Gdzie można trenować w Polsce, żeby tor przypominał Zieloną Górę? Jak Pan myśli, gdzie wilki trenują przed tym spotkaniem niedzielnym? Podpowiem, że nie w Krośnie. Słyszał Pan, Panie Tomaszu? Nie słyszałem właśnie. Gdzie wilki Pana zdaniem trenują, żeby przygotować się na mecz w Zielonej Górze? Gdzie trenują? Nie wiem, no, dla mnie mogą wszędzie trenować. A jest jakiś tor podobny do Zielonej Góry, który im pomoże? Czy jest tor podobny, który im pomoże? Myślę, że nie. To też taka trochę szpileczka w stronę Wilków Krosno. Panowie, bardzo dziękuję za wymianę uprzejmości i tych delikatnych szpilek. Państwu dziękuję za obecność w tym programie. No i oczywiście niedziela, godzina 16, wtedy rozstrzygnie się mistrzostwo Winner pierwszej ligi. No i oczywiście poznamy także drużynę, która zasili szeregi PGE Ekstraligi w przyszłym roku. Za dziś już bardzo dziękuję. Marcin Musiał, kłaniam się. No i zachęcam oczywiście do oglądania finałów Kanał Plus Sport 5. Do zobaczenia, panowie. Bardzo dziękuję Wam za udział w programie. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.